Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zabierze głos. Proszę. Bardzo dziękuję. Panie marszałku, Wysoka Izbo, przed głosowaniem nad tą ustawą musimy odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie. Czy chcecie państwo, żebyśmy żyli nadal w PRL-u, w PRL bis, czy też chcemy żyć w wolnej Polsce? My chcemy żyć w wolnej Polsce. W związku z tym my nie akceptujemy sowieckich generałów. Sowieckich generałów przebranych w mundury żołnierzy polskich, ale tylko i wyłącznie przebranych w mundury żołnierzy polskich. Mówicie państwo o sądach. Niedługo minie już 30 lat, w przyszłym roku, od czasu przełomu. Czy sądy potrafiły skazać prawomocnymi wyrokami za grudzień roku 70, a może za wypowiedzenie wojny narodowi polskiemu w grudniu 1981 roku? A może sądy skazały za czystki antysemickie, które przeprowadzał Wojciech Jaruzelski 50 lat temu? Opozycja mówi o tym, stara się znaleźć jakieś naciągane teorie a propos antysemityzmu. Stosuje pedagogikę wstydu. Każe nam bić się w piersi za zbrodnie niemieckie dokonane na Żydach. Tymczasem, jeżeli już mamy wskazać dowód antysemityzmu, to proszę bardzo, 50 lat temu Wojciech Jaruzelski i czystki w Wojsku Polskim. To był dowód antysemityzmu. Państwo atakujecie premiera Jarosława Kaczyńskiego. Bezczelne ataki. Proszę państwa, premier Kaczyński był w podziemiu niepodległościowym. Premier Kaczyński został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, wybranego przez was w poprzedniej kadencji. Prezes Kaczyński, wiem o tym doskonale, sam wtedy byłem w Forum Młodych Porozumienia Centrum, w 92 roku miał odwagę stanąć przeciwko systemowi oligarchizacji Polski. Gdyby nie premier Kaczyński, gdyby nie świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, dziś Polska byłaby oligarchią, taką, jakie są na wschodzie, za wschodnią granicą naszego kraju. Bo wy do takiej oligarchii zmierzaliście. Wy chcieliście, żeby Polska była taką oligarchią. Wy mówicie, że nie ma w Polsce demokracji, dlatego że wy nie rządzicie. Bo dla was demokracja jest tylko wtedy, kiedy wy rządzicie. Do kogo ta ustawa jest adresowana? Po pierwsze, adresowana jest do rodzin żołnierzy wyklętych. Adresowana jest do tych, którzy przez lata byli prześladowani, byli mordowani, o których pamięć próbowano zatrzeć w historii naszego kraju. To jest oddanie im sprawiedliwości. To jest oddanie sprawiedliwości bohaterom polskiej wolności. Dlatego, że oni nie mogą być na równi traktowani z sowieckimi generałami. Nie może być na równi traktowany rotmistrz Witold Pilecki ze zdrajcami. I drugi adresat tej ustawy to przyszłe pokolenia Polaków. To młodzi ludzie, którzy powinni wiedzieć, jaka jest różnica między postawą szlachetną a postawą haniebną. Którzy powinni wiedzieć, że były czyny heroiczne, że były czyny bohaterskie i były przejawy zdrady. Zło trzeba złem nazywać, a dobro dobrem. I mimo waszych krzyków, mimo waszych zaciętych twarzy, mimo grymasów nienawiści, które się na waszych twarzach malują,
ta ustawa spowoduje, że młode pokolenia będą wiedziały, jaka jest różnica między białym orłem a wroną. Wrona orła nie pokona.